kopałem gumę. W piątek stawiłem to auto. Już mi się w piątek wyświetliło na wyświetlaczu, że mało jest powietrza w prawym przednim kole. I co? I pojechałem. Akurat tak wyszło, że musiałem jechać w piątek wyjeżdżałem do Polski na weekend. Nie, dzisiaj przychodzę i nie ma kompletnie już powietrza. No ale nic. Mam jakiś tutaj zestaw naprawczy. Zobaczymy. Tworzy się. Zobaczymy może. Może się uda to naprawić. O, takie coś mam. Tire Master. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy coś w ogóle wyjdzie. Czy będzie, kurde, trzeba oponę wymieniać. No, by nie. Taki zestawik. Co my tu mamy? Instrukcja obsługi. I takie sznurki. Takie sznureczki, z tego co pamiętam, to się... O! Takim klejem jeszcze smaruje. Przekłada się to przez tą dziurę, ucina i niby ma powietrze nie uciekać. No zobaczymy. No i dobra, winowajca zlokalizowany. Tu się wbiło takie coś. A słychać w ogóle, jak powietrze ucieka, jak się tego dotknie. Jakiś gwóźdź, no. Powietrza jest zero praktycznie. Ciężko to było strasznie wymanewrować, żeby ustawić się tak tym kołem, żeby to było na widoku. No ale daliśmy radę jakoś. Dobra, teraz takiego jednego stripsa trzeba wyciągnąć i go przecisnąć przez takie coś. Ja już to sobie wcześniej zrobiłem. Ciężko przechodzi, dużo czasu na tym schodzie, żeby to przewlec. Dobra, co dalej? Patrzymy, teraz trzeba tego gwoździa wyciągnąć. Ła. Nie ma lekko. Może tym będzie lepiej. Takie kombinereczki do kabli. O jest, ale spierdala. Teraz jak jest dziura za mała, to jeszcze takim czymś można przewiercić więcej. I chyba tak zrobię. O kurde. Ciężko jedną ręką, trzeba dwoma. A tu już następny jest jakiś śruba czy gwóźdź. Dobra, tej na razie nie wyciągamy. Zobaczymy tą jedną, czy to coś da. Dobra, teraz tego pana trzeba posmarować tym klejem. Czy on tu nam nie zasył już? Zobaczymy, czy jeszcze coś jest. O, cholera, było to pewnie. Myślałem, że zaschnięte, ale to nie było zaschnięte. To jest coś takiego. Coś takiej konsystencji jak Budapren. Dobra. Leci, wieje, nie widzi. Teraz tego trzeba wyciągnąć, czy też wykręcić. Zobacz to. Jasne.
Szybkim ruchem wyszarpnąć. Ok, jest. Siedzi. Nadmiar ściąć. Strasznie tępego noża sobie wziąłem do tego. Może ten oryginalny nożyk będzie lepszy. Dobra, niech tak będzie. Teraz teoretycznie zrobione. Teraz napompujmy to koło, zobaczymy, czy nie będzie uciekać. Dobra, dosyć tego pompowania. Tutaj bubara na razie wystarczy. Jeszcze można sprawdzić, czy nie. Wcześniej sprawdzałem, ale jeszcze raz sprawdzimy, czy nie ucieka. Nie no, jest dobrze. Odkręcamy. Oczywiście mnie wszystko pogubiło, gdzieś tej nakrętki już nie ma. O jest. Nakrętkę. Wieje strasznie, wszystko ucieka. Dobrze, sprawdźmy jeszcze tylko ten komunikat z gaz. Gdzie to się tu odpala? Kontakt rocza jest gdzieś stąd. No, komunikat nie jest gaz niestety. Ale to pewnie trzeba się kawałek przejechać, żeby zgasło. Dobra, myślę, że będzie dobrze. Słuchajcie, wracam z pracy. Gdzieś tam w Tonbridge byłem, poza Londynem chyba. Tam miałem klienta do zrzucenia. I wracam. Teraz jest 2:30 w nocy.
ale co miałem mówić, już tutaj blisko, zaraz będę w domu, za 20 minut może. Miałem mówić o tej oponie. Ta opona, słuchajcie, tutaj to już czwartek dzisiaj jest, to już czwarty dzień, odkąd ją naprawiałem. I tutaj sobie sprawdzam od czasu do czasu, a codziennie sprawdzam, ciśnienie w oponach mi pokazuje, gdzież to było, a tu vehicle status, tire pressure, o, no i jest po 2-4 bara, przód lewy, przód prawy, po 2-4 bara jest. To mi się w ogóle udało, jak tak na oko pompowałem tą pompką do auta. Ta pompka do auta, to wiecie, to taki badziew jest, nie? Najlepiej, znaczy ja zawsze jeżdżę napompować sobie na stację benzynową, tam są te fajne kompresorki, nastawi się ile się chce napompować, wbije się na przykład po 2-4 bara na lewe, prawe koło i on dopompuje wtedy idealnie, nie? A tą pompką z auta to ciężko, tak jest? Napompować tyle, ile się chce, no ale mi się udało, także nawet nie musiałem jechać. Dobrze, nie chce mi się, taka pogoda teraz, zimno na tym dworze. Ile to jest? 3,5 stopnia. Buu! Zimno jak, nie wiem. Gdzie się tankowałem teraz przed chwilą. Zmarzłem jak, nie wiem. No. Dobra, to będzie na tyle. Także, co? Jakby ktoś chciał sobie takie sznurki kupić, to jak widzicie, działa to. Chociaż lepsze są teraz tam rzeczy do naprawy tych opon. Takie są w sprayu, widziałem. Nawet mam jednego takiego w sprayu. Taki zestaw naprawczy w sprayu. To lepsze, bo się człowiek tak nie ubrudzi. Przy tych sznurkach to jest trochę roboty, nie? I siły trzeba dużo użyć. No, kobitki nasze to by sobie z tym nie poradziły, nie? Bo musi facet być, żeby to zrobić. No ale da się, nie? Także dobra, to będzie na tyle, nie? Ile to jeszcze? 20 minut i w domu. Będę spać. Dobra, trzymajcie się. Do następnego.